Świąt jest Wigilia Bożego Narodzenia. Wieloletnią tradycją, jakże wyjątkową dla tego dnia, jest kolacja wigilijna. Składamy sobie wtedy życzenia, dzielimy się opłatkiem oraz w wielu domach tradycyjnie czytamy Biblię. Po tym wszystkim możemy zasiąść do wigilijnego stołu, posmakować uszek z barszczem, karpie, o którego tak dzielnie walczyliśmy w Lidlu, makowca i innych potraw. Kiedy wszyscy już są szczęśliwi, bo najedzony człowiek to szczęśliwy człowiek, przychodzi czas na prezenty. Sposób na to, aby jeszcze bardziej kogoś uszczęśliwić. Ale to już dalsza historia. Zapamiętajmy na razie, jak ważnym dniem jest dla nas Wigilia. Że Pan przychodzi do nas, gdy śpimy. Czy to już musi tak pozostać? Czy to jest w księgach zapisane? Ja od prezentu bym wolała choć się z Panem. I wiem od dzieci, że z radością chciałem wysłuchać Pana głosu. Plus odczyjemy Panu uszy piosenką gorącą jak wiosło. Hu-hu-ha, dalsza zima zła, ale zima z Mikołajem jest pachnącym ciepłym majem. Hu-hu-ha, dalsza zima zła, ale zima z Mikołajem jest pachnącym ciepłym majem. Zawsze bądź wśród nas, Mikołaju, Mikołaju. Kochany Panie Mikołaju, dziewczynka z bardzo smutną minką, pyta mnie o to, czy Pan znajdzie prezent pod choinką. Czy ktoś o Panu nie zapomni, że Panu smutno będzie potem? Dzieci chcą Panu dać w prezencie serca szczere złote. Takie serduszka piękne
są Pana Mikołajem, a Pan jest Mikołajem dzieci. Hu, hu, ha, hu, hu, ha, nasza zima zła, ale zima z Mikołajem jest pachnącym ciepłym majem. Hu, hu, ha, nasza zima zła, ale zima z Mikołajem jest pachnącym ciepłym majem. Zawsze bądź wśród nas, Mikołaju, Mikołaju. Zima z Mikołajem jest pachnącym ciepłym majem.